Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stumble Guys. Oczywiście klasycznie zaczynamy ten odcinek od darmowego spina, a wy zacznijcie go od zostawienia łapki w górę, subskrypcji, jeżeli tego nie zrobiliście jeszcze, i od jakiegoś pozytywnego komentarzu. Zobaczymy, co tym razem nam tutaj wydropi na starcie. I mamy jeden żeton, no, pał niemal, że tak powiem. Dzisiaj ogólnie sobie zakupimy któryś z tych skórek. Nie wiem jeszcze, czy to będzie rzadka, czy zwykła skórka. Chyba rzadka skórka, tak mi się zdaje. Więc oglądajcie do końca oczywiście. No i dzisiaj zagramy sobie naszym skinem, który ostatnio nam wydropił z tej epickiej skórki, mianowicie Sharp Toothem. Bardzo fajny, przyjazny skin. I nie mogę przeboleć do tej pory naszego ostatniego odcinka, gdzie prawie zdobyłem koronkę, ale się zbłaźniłem. Więc jeżeli go nie widzieliście, to jak skończycie ten odcinek, to koniecznie wbijajcie na tamten, pojawi się on na samym końcu. Więc no, widzowie, mam nadzieję, że dzisiaj nam pójdzie dobrze. Już nawet nie chcę tej trzeciej koronki, po prostu żebyśmy byli w finale kilka razy i żebyśmy fajnie zagrali, żeby ta gra była przyjazna dla oka widza, czyli dla was oczywiście. Taki mam zacny plan. Zaczynam od Paint Splash. Mapy uważam całkiem fajnej. Więc co, lecimy sobie z tematem. Jak najbardziej. Dobra, hop. Jak najbardziej tutaj musimy sobie poprzechodzić śmiało na kolejne platformy. Dobra, mamy to. Hop i hop. Na razie jest git, bez większych wpadek. Pójdźmy sobie na lewo. O, i tutaj zakręćmy. Ej, ten chłopu szuka, widzieliście to? Ej, muszę też tak kiedyś spróbować, no. Tutaj widać, że mamy do czynienia z lepszym graczem, nie z jakimś niedzielnym grajkiem Stumble Guys. Tutaj jest gościem, który ogarnia tę grę. No i udało się przejść nam dalej. Zobaczymy, jak pójdzie reszcie naszych tutaj, że tak powiem, oponentów, naszych przeciwników. No już mamy tutaj wszystkich. No i przechodzimy do kolejnej rundy. Pozostało 16 graczy na placu gry. Na placu boju, że tak powiem. No i teraz zobaczymy. Już za kolejna mapa nam się pojawi tutaj. Oby jakaś na odpadnięcie. Fajnie by było. Ostatnio była ta piłka, która była całkiem niezła, więc nie obraziłbym się, gdyby znowu nam tutaj się wylosowała. O, mamy block dash. Bardzo lubię block dash. Więc w tym momencie, widzowie, trzymajcie kciuki, żeby udało się dojść do finału. Wydaje mi się, że finał jest tutaj bardzo realny. Dobra. Hop. Początek całkiem niezły, całkiem obiecujący. No, fajnie, że mnie zepchnęliście. Najgorsi tutaj gracze na świecie. No, jest jak mnie to wkurza, to jest spychanie. Naprawdę, mam dzisiaj rage'a. To jest rage spowodowany tym, że mam flashbacki z ostatniego odcinka. Jak prawie byłem prawie zwycięzcą dosłownie. No, ta koronka to była już dosłownie przed moim nosem, ale no oczywiście jak zwykle musiałem coś głupiego zrobić. Zrobiłem double jumpa i wpadłem do lawy, więc no, widzowie, powiem wam szczerze, że no... O nie, 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 no to fajnie, to już mamy finał. Może się uda jakoś tutaj dopchać, no, no na pewno. Ajajajajaj, widzowie, widzowie, co ja mogę wam tutaj powiedzieć? No słabo poszło, słabo poszło. Myślę, że na pocieszenie damy sobie darmowego spina. Obejrzę reklamę i wrócę do was, jak skończę ją oglądać. No i lecimy sobie, widzowie, z darmowym spinem na pocieszenie za te gierka. Ostatnio jakiś tutaj humor mi nie dopisuje. I mamy... Ej, fajny skin! Mamy tutaj pięknego naszego tutaj koguta. Ej, fajny skin, naprawdę giga fajny skin. Jestem zadowolony z tego darmowego spina, warto było. No i co? Oczekujemy na graczy i lecimy z kolejną gierką. Po tej grze otworzymy sobie którąś z tych skórek za gemy. Jeszcze nie wiem którą, myślę, że chyba epicką może? Zobaczymy w sumie, jak to będzie. A tymczasem sprawdźmy, już za mapa wylosuje nam się w tym momencie. Oby jakaś fajna. O, Canon Climb, czyli taka bym powiedział basicowa, podstawowa mapa. No cóż mogę powiedzieć. Lecimy z tematem. Fajnie by było, gdyby się tutaj udało no dostać jakoś dalej, nie? Dobra. Idziemy sobie pomiędzy... O, fajnie, fajnie. No fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie. Dobra, nieważne. Nic się nie stało. Gramy dalej.
gramy dalej, nie popełniamy głupich błędów, wcale nie popełniamy głupich błędów i byśmy nie spadli na prawie samym początku. Nie, wcale, idzie nam bardzo dobrze, jesteśmy najlepszymi graczami Stumble Guys na świecie. To, że mamy tylko dwie koronki, to nic nie znaczy. To nie znaczy, że jesteśmy słabi, to znaczy, że po prostu dajmy fory innym, żeby inni wygrali. Tak zdecydowanie jest. No, bez komentarza to zostawmy. Plus jest taki, że zawsze dostajemy gwiazdki do Stumble Passa, to jest zawsze spoko. Swoją drogą mam 9 poziom tego Stumble Passa i mam większy poziom chyba niż jak miałem kupione Stumble Passa, więc jak wbijem jakiś 20 poziom, to sobie go zakupię. Serio, tak zrobimy. A tymczasem kupimy sobie rzadką skórkę, bo myślę, że się bardziej opłaca niż zwykła. Ile tutaj mamy? 35, 30, 25, 9, a tu mamy 66, 30, 31, 3, więc mamy co najmniej rzadką skórkę. No więc lecimy sobie rzadką skórką. Zobaczymy, co dzisiaj nam wydropi. A nóż może coś fajnego nam wydropi. Ej, mamy skin pandy, Panda Bear. Fajnie, spodobało mi się. Dzisiaj same skiny zwierząt. Wylosowaliśmy najpierw koguta, a potem wylosowaliśmy pandę. No więc tutaj dzisiaj zwierzęcy drop, ewidentnie. Stumble Guys. Szkoda, że nasz skin Dinusia T-Rexa nie jest tutaj taki szczęśliwy. No ale zobaczymy. Być może Jungle Roll będzie tą mapą, która da nam tutaj sukces i przyniesie nam dużo szczęścia. Mam taką nadzieję, generalnie rzecz biorąc. Dobra. Idziemy sobie tutaj elegancko, szybkim krokiem. No fajnie, fajnie, ale chyba przesadziłem. Dobra, skupmy się, widzowie. Skupmy się, teraz tutaj na prawo zejdźmy. Na spokojnie. Hop. Dobra. Teraz zróbmy double jump i spadnijmy do wody i odpadnijmy po raz kolejny. Na samym początku, jak ostatnie nubki. Dobra, nieważne. Wszystko się dzieje, wszystko jest ok. Nic się nie dzieje. Jest naprawdę git. Pogoda jest piękna, życie jest piękne. O, to naprawdę nie jest. Dobra, nieważne. Jestem oazą spokoju. Nic się nie dzieje. Idzie nam dzisiaj bardzo dobrze, widzowie. Mam nadzieję, że podziwiacie mojego skilla. I że to, jak mi idzie naprawdę dzisiaj świetnie, że podziwiacie i myślicie sobie, chciałbym albo chciałabym tak grać dobrze jak on. Mam nadzieję, że tak robicie, bo tak powinniście robić. No i widzowie, mam nadzieję, że teraz lepiej będzie, jeżeli chodzi o tutaj naszą kolejną grę. Mamy Humble Stumble. No dobra, ścigajmy się do mety. O, banan. Chciał mieć skina banana, słuchajcie. Jak miałem tutaj jakby cel zdobycia właśnie skina kosmity, tak teraz fajnie by było zdobyć skina banana. To byłoby naprawdę całkiem fajne. Dobra, przejdźmy sobie tutaj pomiędzy tym wszystkim. O, fajnie, fajnie. Dobra, poczekajmy. Nie spieszmy się, widzowie. Gdzie nam się spieszy? Żeby odpaść jako pierwsi znowu? No, widzowie. Skąd, żeby znowu? Wow, przechodzimy do następnego etapu. Trzeba zapisać ten dzień w kalendarzu, naprawdę. No i cóż, popatrzmy. Jaki innym tu idzie? Swoją drogą, ciekawy skin czerwonej pszczółki ktoś sobie tutaj zrobił. No, powiem wam szczerze, że ciekawie. Giga ciekawie. Tutaj mamy, o, naszych oponentów. Idzie im całkiem nieźle. I co? Przyszliśmy do kolejnego etapu. Tak sobie myślę, że skoro byliśmy trzeci na tej mapie, czy tam czwarci, a szło nam, no, generalnie rzecz biorąc średnio, to być może nam jakichś największych nubów dobrało i być może uda nam się coś fajnego ugrać. Głęboko w to chciałbym wierzyć. O, mamy Botbash. Mapkę, na której ostatnio mi się udało prawie wygrać, więc czemu miałoby nam się nie udać teraz przejść do finału? Dobra, na razie musimy poczekać, aż pierwszy strumień lawy, że tak powiem, się uaktywni. I wówczas będziemy go followować i skakać pomiędzy tymi botami.
taki mam zacny plan. O, fajnie. Dobra. Czyli ja sobie będę o w taki sposób grał. To jest moja taktyka na tę mapę. To jest pierwsza mapa, na którą mam taktykę. No jak widzicie, praktycznie skuteczna, bo dotarliśmy do finału. Słuchajcie, jak nie teraz, to kiedy? Taki fatalny dzień dzisiaj do grania. W sensie tak mi słabo idzie, więc może dzisiaj się uda tutaj ugrać coś lepszego. Ale to wszystko zależy też od tego, jaką mapę nam wylosuje na finał. O! Pony Drop. Dobra, teraz pełne skupienie, widzowie. Trzymajcie kciuki, naprawdę. No, fajnie by było. Tutaj. Dobra. Hop, hop. Dobra. Tak. O nie! Nie, nie, Kamilu. Uff. Naprawdę bym się zbłaźnił. No. Nie skaczmy jak idioci co chwilę, widzowie. Muszę się ogarnąć tutaj ewidentnie. O, ktoś tutaj chce, żebym odpadł. Jakiś głupi ten kościotrup mnie zrzucił. Masakra, widzowie. Naprawdę mam rage'a, ewidentnie. Przejdźmy sobie, o, na tę stronę. Tutaj nikogo nie ma. Nie będziemy się przejmować. Po co się przejmować? Fajnie, że coś widzę. No i niestety chyba. Chociaż jesteśmy cały czas w grze, widzowie. Widzowie, jest dobrze. No nie. Znów było blisko. Znów było blisko, widzowie. A tymczasem, jeżeli chcecie zobaczyć, jak mi szło w ostatnich grach, klikajcie na karty na czasie po boku i zostawcie tam łapki w górę.